kochani, witam was w kolejnym filmiku. Czy to naprawdę działa? Dawno takiego nie było, bo teraz jest, wiecie, show vlogmasów i innych filmików świątecznych, ale stwierdziłam, że ten produkt muszę wam pokazać jeszcze przed świętami, bo może się na niego zdecydujecie, bo dostałam od was masę, ale to po prostu masę wiadomości na Instagramie, na Facebooku, na maila, w komentarzach, żebym właśnie przetestowała tą maszynkę. Ja może nie mam dokładnie tej samej maszynki, którą wy mi przesyłaliście. Ta jest troszeczkę droższa, ale ma dużo więcej funkcji i sądzę, że działanie tej jednej głowicy, która jest tutaj dołączona, jest bardzo na pewno zbliżona do tego, co mi żeście wysyłali. Ja oczywiście postaram się to, co mi żeście wysyłali, też wam postaram się umieścić na dole w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć, bo ta to chyba, nie wiem, kosztowała około 3 dolarów na eBayu, bo dużo z was mi to właśnie wysyłało i chciało, żebym właśnie to przetestowała. A ja, słuchajcie, znalazłam to na stronce, bo ja dużo gadżetów dostaję właśnie od tej firmy. I tu, jak widzicie, mamy śliczne różowe opakowanie. I tutaj oczywiście instrukcja obsługi. I tutaj mamy tak, odkurzacz do wągrów. Przepraszam was, że ja się śmieję, ale jakoś nie wierzę w to, że to może działać. Już wam pokazuję, jak to wygląda. To się prezentuje tak. Ogólnie maszynka jest bardzo ładna, bardzo ładnie jest wykonana. I tutaj w ogóle te końcówki się zmienia, jak widzicie. Ale to jest jakoś tak śmiesznie. Aha. Tutaj w środeczku macie gąbkę, która wam zbiera te nieczystości i do opakowania macie i uszczelki, i te gąbeczki. Na pewno tą gąbkę też możecie myć i sobie ją odkażać w alkoholu, ale lepiej, wiecie, wymieniać. Więc nakłada się tutaj tą przyssawkę, nakładkę, później nakładamy tą nakładkę, jedną z wielu, bo mam jeszcze trzy i może wam szybciutko powiem tak. Ta nakładka, która jest tutaj, ona jest właśnie do wągrów cery takiej normalnej. Tu mamy nakładkę, która, jak widzicie, jest węższa i producent mówi, że to jest nakładka do właśnie cery takiej wrażliwej. Kolejna nakładka, ona jest właśnie taka jakby bardzo wąziutka i niby ona ma nam niwelować zmarszczki. I tak jakby czwarta końcówka, widzicie, ile to jest końcówek? Czwarta końcówka, jak widzicie, ona jest zakończona tak jak standardowe końcówki do mikrodermabrazji i ona ma właśnie nam usuwać martwy naskórek, czyli robić nam taki dogłębny, mocny peeling. No i oczywiście kabel do ładowania. Ja raczej właśnie mam taką cerę wrażliwą i właśnie taką skłonną do zaczerwienień, ale będę używać, bo chcę wam wypróbować wszystkie, tej takiej szerszej głowicy i sobie tutaj właśnie najbardziej na nosie, no bo nie oszukujmy się, na nosie mamy najwięcej tych czarnych wągrów ze skórników niechcianych gości. I teraz tak, mamy trzy prędkości. Jak widzicie, niebieskie światło działa. Zielone to jest chyba na full naładowane, a jak się świeci na czerwono, to znaczy, że trzeba naładować. Więc zaczniemy sobie od tej właśnie najsłabszej i zobaczymy, jak to w ogóle zacznie nam działać. Ale zanim to zrobimy, ja sobie nałożę swoją opaskę. Będziemy robić duże zbliżenia. Czekajcie, bo chciałabym wam pokazać mój nos. Jak widzicie, jestem troszeczkę zaczerwieniona, bo przed chwilą się zmywałam, piłam gorącą herbatę, ja mam niestety taką podatną cerę. No nie wiem, czy... mam nadzieję, że widzicie moje wągry. O rany, jakie zbliżenie, masakra, kciuk dla mnie za ten filmik. Błagam was. Ja już się, słuchajcie, przyzwyczaiłam. Tyle lat ze sobą możecie to wiedzieć. Nie ma problemu. Dobra, działamy. Zaczniemy od tej normalnej prędkości, czyli tej najsłabszej. Ty, jak to mocno ciągnie! I to na takiej właśnie... Czekajcie. Chcę wam pokazać, żeby to, czy to będzie właśnie widać, jak to wyciąga ze skórniki.
Jajku, jakie to jest mocne. Jest jeden. O nie, jest parę. Jejku, mam nadzieję, że będziecie to widzieć. Dobra, później wyciągnę wam głowicę. No, ostrość, ustaw się. To będziemy sobie porównać. No. Jejku, jakie to jest mocne, naprawdę. Nie no, powiem wam, że trochę wychodzi. Trochę wychodzi tego. Jako czerwona jestem. Dobra, wiecie co? Zmienię sobie tą głowicę na słabszą i przy okazji wam tą pokażę, co już mi zebrała. Tylko żebyście to zobaczyli. Widzicie? Powinniście teraz widzieć to. Zobaczcie, jakie to jest. Fuj. Słuchajcie, podeszłam sobie do lusterka i zaczęłam tutaj brodę maltretować i normalnie mi taki gość wyskoczył. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Taki wielki. Rany. Ej, to naprawdę, słuchajcie, działa. Na serio wam mówię. Może nie jest to takie, że wszystkie wam wyjdą, ale naprawdę to działa. To podobnie jak przy mikrodermabrazyjki. Jak macie takie bardzo... Ja właśnie... Zobaczcie, co teraz mam. Jak macie takie bardzo właśnie zaskórniki, takie mocno siedzące w skórze, tak jak ja mam właśnie, tak jak ja mam, to powiem wam, że jeszcze fajnie sobie zrobić przed tym troszeczkę taką, ale delikatną parówkę albo maskę rozpróchniającą, bo jak za długo sobie zrobicie tą, wiecie, parówkę, to możecie sobie bardziej podrażnić jeszcze tą skórę. Albo właśnie spróbować na samiutkim początku tylko tym urządzeniem. Ale jaki czad. Nie wierzę. Tutaj też mam zawsze takie dziadze. O, widzicie? Tutaj jest ślad. Tutaj jest ślad po tym zaskórniku. Aż mi dziura została. Ale wyszedł. Tak przytrzymałam chwilę i wyszedł. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Już nie mogę bliżej wam zrobić, bo mi kamera głupieje. Ale na całej tej głowicy są zaskórniki. No dobra, słuchajcie, podsumowanie, czy to naprawdę działa? Działa, naprawdę działa. No wiecie, nie oczekujmy też nie wiadomo jakich cudów, że nam wszystko usunie, ale jak za pierwszym razem, to naprawdę jestem pełna podziwu dla tego gadżetu. Naprawdę miło zaskoczona tym urządzeniem, naprawdę jest super. Spokojnie możecie je kupować, bo działa, naprawdę wyciąga te zaskórniki. I fajne to jest akurat w tym urządzeniu, że macie właśnie tyle tych głowic, że przy okazji macie jeszcze inne urządzenie, tak jak mikrodermabrazję, ponoć jakaś niwelacja zmarszczek, ale nie wiem na jakiej zasadzie to ma działać, chyba jako taki masaż, wiecie, bardzo taki mocny. Ale tak, działa ten odkurzacz do wągrów, naprawdę fajny. No dobrze, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Bardzo wam też dziękuję, że dużo rzeczy mi wysyłacie, polecacie coś, żebym coś sprawdziła. To jest naprawdę bardzo miłe i bardzo mi ułatwiacie właśnie znajdywanie takich dziwnych gadżetów. Jeżeli lubicie tą serię i podobał wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. I oczywiście łapka w górę za moje zbliżenia twarzy. No dobra, ja już się teraz z wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa! You know that type of chick. Get so mad, might fight a chick. With all types of licks. You be taking shots, all types of hits. But sometimes it miss. Got a line and she crossed it into the mix. Trying to play me like this, but I.